Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszałkiewicz i The Catchpole, jesteśmy na gali KSW 71, dokładnie na ważeniu, po oficjalnej ceremonii i po turnieju szachowym. Ze mną Artur Szpilka, witam serdecznie. Witam serdecznie. Słuchaj, no jak ten turniej szachowy, że turniej szachowy, mecz szachowy? No kurczę, wiesz, było parę błędów, jak to zwykle w emocjach bywa, troszeczkę się pomyliło parę osób, i jemu i mi. Pierwszą wygrałem, drugą przegrałem, więc jest tak jakby niewyjaśniona dogrywka, będzie jutro. Już naprawdę, taka naprawdę z rękawicami, z nogami, także fajnie, taka trochę dodatkowe emocje. Słuchaj, generalnie szachy to jest, słyszałem od znajomych, nie przekręca, ale potem jest jakiś bardzo dobry szachista z Wiliczki, nawet tak go anonsują. Duda. O właśnie. Tak, no jest mistrzem świata, arcymistrzem, nie? Chyba. Arcymistrzem, tak. No, Krzysztof Duda, oczywiście. No, ja go nie znam osobiście, ale wiadomo, że kilka wywiadów się obejrzało. Te rozgrywki, co grał z kim on to grał, z takim arcymistrzem, co wygrał z nim, już zapomniałem, ja nie znam aż tak, ja nie jestem takim fanem szachów, ale wiadomo, że oglądam Mariancello na YouTubie, staram się tam obejrzeć i tak się gdzieś tam interesuję, wiem mniej więcej z kim wygrał, tylko mówię, zapomniałem nazwiska. Trudniejsze szachy czy MMA? So, wszystko jest trudne na swój sposób, w zależności jak co robisz, jak wkładasz 100% szachy, to te szachy są trudne, bo się rozwijasz, jak to jest dla ciebie tylko i wyłącznie zabawa, to podejrzewam, że nie robi to na tobie wrażenia. Jak w MMA wkładasz zabawę i traktujesz to jako przygodę, jest ciężkie, no bo są treningi, ale też jakoś na ciebie to nie odbija. A jak wkładasz to w całe życie, całe serce, to na pewno boli, nie? A tobie co najwięcej sprawiło problemów w MMA, na sali, w WCA, w klatce, na macie z chłopakami? Nie chciałbym gadać o tym, co mi sprawiło problemów, co mi sprawiło przyjemności. Po prostu jutro będziemy mogli trochę więcej porozmawiać. Słuchaj, generalnie jak ogłosili walkę, ty i trailer też, a z wyrazem na zdjęciu obejmujesz Sergieja, generalnie miło, ciepło i tak dalej, i tak dalej. Między wami fajna atmosfera, dzieciaki na ważeniu z Ukrainy, flagi, super generalnie. Tylko pytanie, czy to nie usypia tego, a wiesz, Eye of the Tiger? Nie, nie usypia z racji tego, że walka, ja już się sam o tym przekonałem. Na pewno usypia te głupie, kurde, demony w głowie. Nie ma nerwówki, tylko jest po prostu skupienie. A wychodzisz do walki i tam już nie będzie, wiesz, przelewek. Tym bardziej, że to są 4-unczowe rękawice, których, uwierz mi, miałem to na ręce kilka razy, robiłem w nich tarcze i wiem, że to naprawdę nie są żarty. Słuchaj, no, a jak u ciebie jest? Wolisz być nakręcony tak, jak było to przed walką z Wilderem? Dużo tych przepychanek, dużo tej złej krwi, potem wychodzisz. No i ja na tyle, na ile się znam na boksie, to był twój najlepszy pojedynek pięściarski, jaki ja widziałem. Oczywiście do momentu knockoutu, natomiast niektórzy wolą jednak, jak tej emocji jest mniej, tak jak właśnie dzisiaj, jest taki spokój. Jak już masz doświadczenie, wiesz, jak to wyglądało, jak myślisz, że jest teraz? Ja się zastanawiam, ja najważniejsze, jak się czuję teraz, czuję się bardzo dobrze, jestem trochę zmęczony, bo to wiadomo, cały dzień, te media, to wszystko, ale jestem bardzo dobrze nastawiony i to jest najważniejsze, wiesz, sama ta otoczka, nakręcanie się, wiesz, to już może, jeszcze raz mówię, jakby była osoba, której jakoś nie lubię czy coś, to pewnie nie byłoby tak kolorowo, ale stary, wychodzimy walczyć, walczymy walkę rewanżową i to daje mi takiego pozytywnego kopa. Ty generalnie jesteś bardzo emocjonalną osobą, jeżeli twoi znajomi walczą, lubisz być w narożnikach, jest blisko, nawet Michała Materle. No, tak. Michała Materle zaprasza do narożnika, mimo że on nie uczestniczył w twoich przygotowaniach, no to zapytam od razu o to, jak będzie jutro. Co, jak będzie jutro? Czy Michał Materla będzie w narożniku? Nie, Michał będzie w szatni ze mną jak zawsze, ale w narożniku nie. Ja mam w narożniku Anzora, Mieksona, z nimi przygotowywałem się. Oczywiście Michał ma wielką wiedzę, wszystko, tylko nie chciałbym, żeby to kolidowało, wiesz, z trenerami, z którymi ja byłem, coś przerabiałem i on tak samo sobie zdaje to. Tak, wiesz, ja też nie wchodziłem specjalnie nigdy do niego, bo ja emocjonalnie reaguję, nie znam się, to jest raz na dwa MMA, więc w szatni zawsze kibicuję i trzymam za niego mocno kciuki. W takim razie idealny scenariusz jutro. Czego ty tak naprawdę byś chciał? Bo zawodnicy przed debiutem często chcą, żeby była dobra walka, nie chcą się fajnie pokazać. Chcę, żeby głowa zagrała tak, jak grała zawsze. Wchodzę na pierwszą walkę w swoim życiu w MMA, czy coś takiego jak solówki gdzieś tam na ulicach. I jak będzie grało tak, jak sobie to wyobrażam, to będzie pięknie. I na koniec dwa słowa do fanów, do kibiców. Pozdrawiam serdecznie, zawsze ten sam, ale jednak inny. Tak jest, dziękuję bardzo. Dzięki.